często pytają mnie... Czy brakuje mi Jana Pawła II? Nie, nie brakuje. Z doświadczenia wiem, że jest zawsze za moimi plecami. Nie brakuje mi go, zwłaszcza wieczorami, gdy w samotności, z dala od zajęć, przez 5 minut z nim rozmawiam. Jest ciągle obecny. Jest zawsze przy mnie. Chciałbym też coś wyjawić. Jakiś czas temu okazało się, że po latach wysiłku fizycznego i niedbania o zdrowie dał znać o sobie mój kręgosłup. Tak bardzo dał znać, że prawie nie mogłem chodzić. Przyjechał po mnie do Rzymu profesor Kraus, znany neurolog. Zabrał mnie na operację do kliniki Mayo w Rochester w stanie Minnesota. Dzień przed operacją przyleciała do kliniki moja żona. Przed wejściem do sali operacyjnej spotkałem bardzo młodego lekarza. Gdy zobaczył moją minę, zapytał, czy nie chcę zostać na chwilę sam. W głowie miałem tylko jedno. Janie Pawle. Widzisz, że jestem pogodny. Uśmiecham się. Jestem spokojny. W moim życiu sporo się wydarzyło. Patrzysz na mnie z góry i wiesz wszystko. Jeśli to ma się skończyć dobrze, wejdę i wyjdę stamtąd uśmiechnięty. A jeśli zaś miałoby coś nie pójść, pozwól mi odejść we śnie na zawsze. Po 7-godzinnej operacji wiozą mnie do mojego pokoju. Gdy wjeżdżam, pytam moją żonę, dlaczego użyli tego dezodorantu? Ona zdziwiona, ale jakiego dezodorantu? Ja na to, jak to, nie czujesz tego zapachu? Kto nim tutaj psiknął? Nikt. Zawołali salową, była ładna i miła. Pytam ją, dlaczego użyliście tego dezodorantu? A ona, tu nikogo nie było, nikt nie wchodził. No właśnie, bo to był zapach, którego używał Jan Paweł II. Pamiętam go z apartamentu. Ojciec Święty mnie nie opuścił. Był przy mnie. Chyba nic więcej nie muszę mówić.
To był niezwykły dzień w moim życiu. 2 kwietnia 2005 roku, przed południe, byłem wtedy w biurze, zadzwonił telefon. Ksiądz Stanisław prosi, żebym przyszedł do apartamentu. Wyszedłem natychmiast. Ksiądz Stanisław czekał na mnie przy drzwiach windy do apartamentu papieskiego. Wziął mnie pod rękę i zaprowadził do pokoju Ojca Świętego. Wszedłem. Serce waliło mi jak młot. Zobaczyłem Ojca Świętego leżącego w łóżku. Leżał na lewym boku, z ręką pod głową. Podszedłem bliżej, wtedy ksiądz Stanisław powiedział: Ojcze Święty, Arturo jest tutaj. Ojciec Święty obrócił się do mnie. Był uśmiechnięty. Pięknie się uśmiechał. Patrzył na mnie tymi swoimi niebieskimi oczami. Już dawno go takiego nie widziałem. Te jego oczy. Nigdy ich nie zapomnę. Kiedy tylko się obrócił, rzuciłem się na kolana. Upadłem na kolana. On wtedy czule mnie pogłaskał, pobłogosławił, jak ojciec swemu synowi. W pewnej chwili słabiutkim głosem powiedział: Arturo, dziękuję, dziękuję. I ciągle uśmiechając się, odwrócił się na drugi bok. Miałem wrażenie, że on udawał się już w swoją ostatnią podróż. W podróż, której pragnął. To właśnie był dla mnie najpiękniejszy dzień w życiu. Papież Jan Paweł II powiedział mi: dziękuję, dziękuję. To słowo nigdy tak pięknie nie zabrzmiało jak wtedy. Takie jest życie.